Tak jest. Okej. Mówiłem, że Popo wysłał animację. Kurczę, będzie piękny. Zobaczcie, cinematyczny Popo. O, jest coś. Siemano, z tej strony Prozurecie i mamy piękną sobotę, więc życzę wam udanego weekendu. I co dzisiaj robimy? Sprawdzamy wasze animacje, wasze projekty i obstawiam, że wybrałem jakieś najlepsze, bo widziałem, że Kebab mi wysłał animację ostatnio, Popo mi wysłał ostatni projekt, więc zobaczymy, czy dzisiaj troszkę nie przeskoczę nad kolejnością i powybieram jakichś mega sztosów, ale normalnie lecę od początku do końca. Jesteś animatorem i chcesz się pochwalić swoją produkcją? Wysyłaj je na prozureanimacje@gmail.com. Dzisiaj oczywiście, jak sami widzicie, korzystamy z pięknego setupu. Tablet graficzny plus Asus ZenBook Pro Duo. Laptop, na którym robiłem też ostatni poradnik z emotek. Jak chcecie się nauczyć robić emotki na Twitcha, na YouTube'a czy na Discorda, wbijajcie na film, który jest tutaj. Nie no, tak płynnego przejścia prowadzącego dawno już nie było. Wszystko na jednym dechu, ale lecimy do odcinka. A, i pamiętajcie, że nie może być muzyki komercyjnej w animacjach, bo tego po prostu nie pokażę. A, i możemy jeszcze poszaleć z łapkami, może dajcie tysiaka, damy radę zrobić 1000 łapek w górę. Ostatnio szalejecie i mam po 800, po 900, po 950 i 0 w dół, jedna w dół, dwie w dół, więc bardzo wam dziękuję. Fajnie, że wam się odcinki ostatnio podobają na kanale. Utrzymajmy to tempo, a teraz lećmy do waszych animacji. O, włosy przyklepane, sam siebie już nie słyszę, więc zobaczymy, z czym to się je i co dzisiaj mi pokażecie, dobra. Przede wszystkim mam tą z kebabem na wierzchu, więc ją kurde odpalę, no nie mogę, no wyświetliłem mi się jako powiadomienie na telefonie. Tak samo wiem, że gdzieś tam jest na liście Popo, więc dzisiaj naprawdę sztosy. Mamy, siema to jak Kamcio. No siema Kamil, witam cię serdecznie. Sorry, że dopiero teraz wysyłam, ale ło, ho, 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 nie mam już wymówek, bo wszystkie wykorzystałem i zostało tylko meteoryt spadł. Okej, okay, rozumiem. Jest oto animacja, możesz ją pokazać w swoim filmie, a wtedy ja przez nadaną mi moc praw autorskich przekroję wszystkie zyski z tego filmu do jego portfela. Jak dostanę ikonkę, to wiem, do kogo się zwrócić. Dobra, sprawdźmy to. Final Dream. Aż sobie usiądę po turecku. Okej. Poczekaj jeszcze raz. Czy coś tu jest z jakością? Halo? Ale to tutaj było dobre. To jest dużo smaczków. Podoba mi się w ogóle stylistyka tej animacji. Taka w twojej stylu wie bardzo. Okej, teraz dobra. Wait, where's my dog? Don't you dare. Get him, boys. Dobra, okej, okay. Stop. To jest bardzo dużo odniesień do samych tych speedrunów i Dream versus Five Hunters i tak dalej. Teleport do Bydgoszczy był za Wait, mocny. Where's my dog? Don't you dare. No! Get him, boys. Okej, fatna. Jest tak bardzo w twoim stylu to zrobione, chyba. Finally, this is it. This is the end, Dream. Okej, mają go. Co jest? Okej. What the fuck? Wcale nieustawione. Nie no dobrze, bardzo dobrze zrobione. Kieba. Czekajcie. Coś będzie na końcu jeszcze. Ty masz tendencję do dodawania czegoś. I am a dog under a log under the tree. Okej, okay. Czy to już jest u ciebie na kanale, czy to jakieś zlikowane, kurcze, nowe? Ty mi to udostępniłeś w MP3. Ej, dobra, no to chyba mamy, kurcze, nie wiem, czy już jest na kanale u Kebaba. Jeżeli nie, to jest u mnie. Bardzo dobra robota, Kiepciu. Ja, zresztą od zawsze mówiłem, że ty jesteś dobry w to. Fajnie, bo widać, że w końcu, jakby to powiedzieć, no, bekę z życia nie animujesz ty na chwilę obecną. Z tego co wiem, mogę pieprzyć głupoty, ale z tego co wiem, to nie. Brakowało mi takiego fajnego projektu z twojej strony, bo gdzieś tam ostatnio cały czas z doskoku, bo jesteś zarobionym człowiekiem. Ale tutaj widać serduszko, tu było widać, że się dobrze bawiłeś przy projektowaniu tego. Bardzo dobra robota, na kanale Kebab macie całość, znacie go na pewno. Come on. Pozdrawiam cię, Kamil, i nagramy jeszcze głuchy telefon w wieży.
Okej, od porysowanego mamy. Siemanko Prozu, przesyłam animacje do ceny tworzone jeszcze w wakacje. Okej, niedługo wlatują nowe, to dużo czasu minęło. Czekajcie, mamy koniec października. No, 2 miechy. Pożegnanie? Halo? Okej, widzę, że stylistycznie dzisiaj lecimy na pełnej. Dawaj, full ekran. No elo. Porysowany już wrócił z wakacji i kimał u mnie. Zaraz go obudzę. To jest kapeć Rajtus? Czy ja dobrze myślę? Porysowany. Wstawaj. No wstawaj, leniu śmierdzący. Widzowie czekają na nowe animacje. Co mam im powiedzieć? Wstawaj, grubasie. No cóż. Wybaczcie, może go dobudzę wkrótce. Tak już pomijając, nie? Humorę. Kurde, Semiry. Frame by frame'em wszystko zrobione. Tutaj ta cała animacja. Smirek tu był jeden. Wstawaj, grubasie. Tak. No cóż, wybaczcie, dobra. Może go dobudzę wkrótce. A tymczasem ogłoszę za niego konkurs za 400 subów. Uwaga. Okej, okay, dobra, czekajcie, dajmy szansę. Jak to będzie reklama, to po prostu skipnę. Okej, okay, reklama, więc skipuję. Słuchajcie, jedyny słuszny konkurs, jaki niedługo będzie, to na te tablety, które wam pokazywałem w ostatnim odcinku. Sprawdźcie sobie ostatni odcinek, będziecie wiedzieli, co jest 5. Ale jeszcze niedługo ogłoszę cały schemat konkursiwa, więc wbijajcie na mojego Instagrama Prozurę Rysownik i na Discorda Prozuraki, bo tam będzie całe info i to będzie wymóg, żeby wziąć udział w konkursie na sprzęty za 400 euro, to ile to jest teraz PLN? Kurde, dużo, nie? Z 1800? Jasnowic Pojackowski! Proszę państwa, jakby ktoś mnie nie znał, ja jestem Krzysztof Pajackowski, znany polski jasnowic. Dostaję od państwa mnóstwo zapytań, które miejsce zajmie Polska na euro. No to odpowiadam, żadnego. Bo Polska nie jest w strefie euro. Tak. O nie! Zważając na aktualną sytuację, jaka się dzieje, w ogóle jest popierdzielone to wszystko, umówmy się, ale... Oj, żart! Rysuje karykaturę, Prozurę? Co mi się tu wyświetliło? Siemanko widzowie, z tej strony Porysowany. Znowu nie animacja. No znowu... ponieważ... chciałem. Do tego pamiętam ten rysunek z Discorda! Lecimy dalej. Na razie bardzo fajne projekty. Dwa jakieś pierwsze maile z brzegu, jeden pod drugim. Dosłownie jeden pod drugim. Kurde, i mamy ciekawe na razie rzeczy, naprawdę. Mówiłem, że Popo wysłał animację, kurczę. No hejka Prozu, w sumie się pochwalę, co tam ostatnio stworzyłem, jest to coś innego niż do tej pory. Niby efekt mnie zadowala, ale kompletnie to nie mój styl animacji. Ja to już widziałem, no nie mogę kłamać, że nie, widziałem. Będzie piękny. Zresztą zobaczcie. Gotowy? Gotowy. Lecimy. Cinematyczny Popo. O, jest coś. Ta twarz po zdjęciu maski. Tak. To na tej... Szkoda, że nie zrobiłeś dłuższego, ale ja się tylko mogę domyślać, ile to czasu zajmuje, bo bardzo, bardzo podobne schematy robiłem przy okazji tych alertów, chociażby dla budynia kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie tego wikinga. Macie tutaj przebłyski z Instagrama. Tam był taki punch, ekran i taki wiking, który się pojawiał, napinał klatę i z toporami odpalał taki piorun, taką moc. To wszystko było frame by frame i dużo takich rzeczy też robię właśnie w in-game designie i tak dalej, więc wiem ile to roboty, ale naprawdę smaczki. To tutaj piękne, jak mu spadła ta maska w trakcie biegu. Poczekajcie, gdzie to jest? Cudne. Już jest making of u Popo, możecie sobie sprawdzić ewentualnie. Ej, naprawdę Popo szacun, jeszcze sobie raz to odpalmy, tak dla pewności, ale... Ten twój avatar tam. Gotowy? Gotowy. Lecimy. Bardzo ładnie jest to zrobione, naprawdę. Fajnie na trójkach albo na czwórkach, prawdopodobnie w jakiejś dużej ilości FPS-ów. Ciekawe, super, że wychodzisz poza granicę komfortu, bo tego jeszcze nie widziałem z twojej strony, przynajmniej inaczej. Pamiętam, jak robiłeś chyba, nie pamiętam, czy to była reklama, czy to była jakaś kolaboracja z tabletami, jak twoja postać leżała na brzuchu na łóżku, zawijała się w kołdrę, potem z tego łóżka schodziła i tam się coś wydarzało. Albo chociażby jak te twoje projekty z typu
jak otwierają drzwi w GTA i tak dalej, nie? Czy jak różne postacie, czy różne gry otwierają drzwi, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wiesz o co mi chodzi. To tam było widać właśnie taki progres do bardzo fajnej frame by frame animacji, ale tu jest o krok dalej. Naprawdę szacun i jestem ciekaw co pokażesz dalej. Ale słuchajcie, mieliśmy dzisiaj kebaba, mieliśmy animację od Popo, od porysowanego. Wleciał już fanart, co będzie następnego? Animacja od Jaden Animes? Co mnie tu jeszcze spotka? Beczka wysłała animację? Co jest? Poczekajcie, już pobrałem, ale jest tak, animacja Xayo Full Body chyba. Czas pracy 2 dni. Tło jest wzięte ze streamów Xayo, lecz sam Xayo jest rysowany przeze mnie, jak i ten stojak. Powiem tak, jeżeli to jesteś ty faktycznie, to szacun, bo ja widziałem te animacje na TikToku i na YouTubie mi się wyświetliły. Ale jeżeli to jest zajebane, to przepraszam autora animacji oryginalnej. Nie, no dobra, to jest zwinięte 100%. Czy to jest animacja tego? Zaraz wam powiem, czy to jest animacja, ale już puśćmy to. Czy to jest bez dźwięku? Tak, to jest fenomenalna animacja, w której Bob oddaje. To jest nawet kurde klip, że to jest jawnie zarąbane. Ja wam zaraz powiem, kto zrobił tę animację. Od razu damy kredita do twórcy Xayo Animacja Bob. Ins Anim to jest, INS Anim, to jest od niego animacja, ewidentnie. Jest jeszcze dużo więcej tego, ale jest. Bob oddaje Marcinowi oryginalny kredyt do twórcy. Kurde, nie kradnijcie rzeczy. Proszę was bardzo. Macie całość. Tak jest. Cudne, ci komentowałem już, że twoje projekty są zajebiste. Powiem tak, jeżeli to nie jest zwinięte i faktycznie ty wysłałeś, to genialna robota. Ale no przez to, że było przekrzywione, jakieś takie to troszkę mam wątpliwości. Nie, dobra, masz totalnie innego maila, więc to jest zwinięte. Aczkolwiek animatora bardzo szanuję, INS Animes, dobra robota. Poszukajmy jakiegoś sztosa na koniec, bo myślę, że dzisiejszy odcinek zasługuje na totalnego sztosa na sam koniec. Więc ciśniemy, jak będę miał tylko coś konkretnego, to do was wracam. Dobra, w dzisiejszym odcinku będzie challenge. Jak z**ć człowieka challenge. O, to ma 6 minut! Challenge polega na tym, że ten oto typek tutaj będzie poddawany zadaniom, które będę mu kazał zrobić. Jeżeli ich nie zrobi... Dobra, nie! Stop! Teraz kończę odcinek, macie niedosyt, a ten materiał nagramy sobie przy okazji kolejnego oceniania animacji, więc ja na dzisiaj wam dziękuję. Ja byłem Prozure, wy byliście wy, to był Asus Zenbook Pro Duo, oczywiście sprawdzajcie sobie go w opisie. Sprawdźcie sobie też inne materiały z wykorzystaniem go, jak photoshopowałem pracę widzów, jak rysowałem wasze rysunki, przerabiałem je w Photoshopie na realizm. Odcinek myślę, że w punkt, naprawdę dużo, dużo sztosów dzisiaj było i dużo ważnych osobistości, więc ja dziękuję, że wysyłacie swoje projekty i co? Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30. Miłego weekendu, smacznej kawusi. Cześć.